uczniowie klas 1-3 bełchatowskich podstawówek wrócili do szkół. A co z nauczycielami? Czy zostali wszyscy przebadani pod kątem COVID-19? I jakie są szanse na to, żeby ich wszystkich zaszczepić? Do tych dobrowolnych badań przystąpiło 124 nauczycieli i 9 pracowników administracji. Tutaj trzeba dodać, że te badania one były dobrowolnie, więc ci, którzy chcieli się poddać, oczywiście takie testy na obecność COVID-19 mieli wykonane. To jest około 65% całej naszej kadry pracowników oświatowych, którzy się zdecydowali na przeprowadzenie tego typu badań. Jeżeli chodzi o nasze podstawówki najmłodszych uczniów, to tutaj do ławek powróciło około 1700 uczniów tych najmłodszych klas 1-3. Z tego, co mamy informację, żaden z dyrektorów nie zgłosiłby którykolwiek z testów na obecność koronawirusa wyszedł pracownikowi pozytywny, więc wszystko odbywa się oczywiście w reżimie sanitarnym, dokładnie tak jak przewidują to wytyczne, a ten proces edukacyjny jest realizowany.